Jeśli uznamy, że naszą, nasza gra o sukces jest taką bazą startową, to teraz przyjrzyjmy się procesom, które się dzieją z osobami, które rozpoczynają. Za każdym razem, kiedy spotykam się z kimkolwiek, kiedy patrzę na kogokolwiek, myślę sobie, co ten człowiek ma w głowie, tak? czyli czy on ma jakiś powód, czy ma motywację do tego, by działać? I czy w ogóle motywacja jest do zmierzenia? Oczywiście wiemy już te osoby, które, które w ogóle odwołuję w tej chwili do materiału. Jeśli nie oglądałaś, nie oglądałeś jeszcze materiału Gry o Sukces, to proszę iść do tego materiału, ponieważ w tym materiale jest określona właśnie motywacja startowa na poziomie determinacji lub desperacji. Oczywiście nikomu nie życzę desperacji, ale na pewno przynajmniej Determinacja. Determinacja, czyli ja muszę to mieć. A więc to jest jakby taki fundament, od którego zaczyna się wszelki proces. I teraz, jeśli mówimy o tak zwanym checklist, to zastanów się jeszcze raz, co tak naprawdę, czego naprawdę wymagasz, czego, czego oczekujesz od tego biznesu, co musi się wydarzyć, abyś czuł się szczęśliwy, co jest Ci potrzebne do szczęścia. To jest bardzo ważne, aby mieć tą właśnie motywację, i tej motywacji poszukaj w in, u innych osób. I teraz yy, uwaga, odwołuję się do kolejnego materiału, który powinniście sobie przypomnieć. I ten materiał, jeśli w tej chwili nie mamy go wyraźnie opisanego w BHS-ie, to on się na pewno pojawi. To są cztery zasady sprzedaży by mogło cokolwiek się wydarzyć, czyli żeby nastąpiła sprzedaż. I tutaj słuchajcie, oczywiście chciałbym, żebyście rozumieli, że sprzedaż nie oznacza zawsze wymiany handlowej na zasadzie ja coś sprzedaję komuś, dostaję pieniądze. Sprzedaż to jest nic innego, jak podzielenie się z kimś pewną ideą i ten człowiek tą ideę kupuje, czyli podąża za tą ideą, czyli załóżmy kogoś prosimy, żeby coś, coś, ktoś coś zrobił i on to robi. To wtedy nazywamy to sprzedażą, bo prawdopodobnie on to robi z pewnych korzyści, które będzie miał w wyniku tego, że to zrobi. No Nawet to, że jak on to robi dla nas, to prawdopodobnie jemu chodzi o zaciągnięcie długu wdzięczności, w wyniku czego my w przyszłości dla niego coś zrobimy. A więc generalnie sprzedaż polega na tym, że coś komuś przedstawiamy tak? i ten ktoś z tego korzysta. Bardzo często płacąc nam za to. I teraz, żeby nastąpiła sprzedaż, musi nastąpić proces czterech kroków. To jest bardzo ważne, bo teraz będziemy rozumieli, co się dzieje w następnych punktach, czyli co się dzieje w kolejnych krokach. A więc pierwszą rzeczą, żeby nastąpiła sprzedaż, to osoba musi mieć potrzebę. A więc pierwsza rzecz to jest zbadanie potrzeby. Więc zobaczcie wszystko, Zaczyna się od potrzeby. Oczywiście to, o czym teraz mówię, jest z Mateusza Grzesiaka. Od Mateusza Grzesiaka pewnie większość z was go zna. Jest to wielki szacunek dla tego faceta. To jest po prostu ogrom wiedzy psychologicznej. Kiedy on pokazał mi właśnie cztery zasady sprzedaży, zrozumiałem, od tego momentu łatwiej mi się sprzedaje, bo rozumiem, jak należy postępować, aby coś sprzedać. A więc Pierwsza zasada sprzedaży tak, to jest znaleźć potrzebę drugiego człowieka, więc dlatego zobaczcie, początkiem wszystkim jest motywacja. Druga zasada sprzedaży to jest spraw, by cię osoba polubiła. Po co jest polubienie? Polubienie jest potrzebne po to, aby rozpocząć dialog. A więc jeśli będziemy teraz szukać sposobów polubienia, no to sięgamy po książkę Dali Carnegie'ego Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi, ale generalnie bardzo są proste dwie zasady. Lubimy ludzi podobnych do nas i lubimy ludzi którzy nas komplementują, a więc mamy tutaj dwie zasady: podobieństwo, komplement. I jeszcze jest trzecia taka zasada. Podobno lubimy ludzi, których często widzimy, dlatego też pokazywanie się, czyli odpowiedni wizerunek na Facebooku również ma znaczenie. A więc to sprawia, że ja chcę albo chętnie ze sobą porozmawiam. Skoro ze sobą rozmawiam, możemy się wymienić informacjami, a skoro się możemy wymienić informacjami, uwaga, to ja mam możliwość zaufać tej osobie. A więc trzecia zasada sprzedaży <laughs> spraw, by osoba ci zaufała. I tutaj musimy znowu zastanowić się, czy jesteśmy osobą godną zaufania, czy nie. Jeśli, jeśli chcemy to stwierdzić, to po pierwsze możemy sobie obejrzeć materiał, którą godzinę wskazuje Twój zegar sukcesu. Ten materiał znajduje się w bibliotece w dziale bądź pro. I ten materiał pokazuje, jak nas postrzegają ludzie. Oczywiście, po to, abyśmy w miarę szybko mogli się zorientować, czy osoba, z którą rozmawiamy, będzie nam ufała, czy nie, to na przykład w zakresie materialnym, robimy kalibrację listy. A w związku z tym jesteśmy w liście kontaktów, przeprowadzamy kalibrację. Na temat kalibracji y, również w bibliotece filmów mamy informacje i, i ten link do tej informacji będzie wkrótce podpięty pod kalibrację, czyli tam, gdzie jest kalibracja listy. Na liście kontaktów jest taki znak zapytania. Po kliknięciu w ten znak zapytania będzie można sobie obejrzeć materiał. Dlatego, że ten materiał od razu nam będzie sugerował, czy jesteśmy osobą godną zaufania, czyli czy osoba. Kupi od nas naszą radę, poradę, czy też możemy zastosować edyfikację? Edyfikacja to też jest termin, który powinien być znany każdej osobie. Jest to spowodowanie, aby ta osoba, której edyfikujemy coś, doceniła przedmiot lub inną osobę, tak? Czyli często edyfikujemy przedmiot lub osobę, mówimy w bardzo dobrej superlatywie o tej osobie, mówiąc, że to jest taka, taka osoba, warto jej zaufać. I wtedy przenosimy właśnie poziom zaufania z siebie na osobę trzecią. Dlaczego warto to robić? ponieważ ja często daję taki prosty przykład przyjeżdżamy do mechanika samochodowego mówimy że i on nam mówi że trzeba wymienić amortyzatory no i my mówimy oczywiście no w końcu jest mechanikiem on się na tym zna, nie będziemy tego kwestionować wymieniamy te amortyzatory a on przy okazji mówi że teraz warto byłoby na przykład nie wiem, zainwestować w akcję nie wiem Orlenu tak i tak sobie myślimy no dobra no, no, no mechanik to on z niego dobra ale co on może wiedzieć o finansach i teraz, i to już jest jego gafa Gafa, ponieważ z tej perspektywy nie jest on przez nas postrzegany jako autorytet, dlatego on dobrze by zrobił, gdyby powiedział, wiesz co, mam znajomego, kto jest ekspertem dzisiaj giełdowym, ekspertem, kupę kasy zarobił na finansach i on mi powiedział, że warto dzisiaj zainwestować w akcję Orlenu. Tutaj masz do niego wizytówkę, gdybyś chciał, bo wtedy ja już nie muszę ufać mechanikowi, tylko idę do wydyfikowanej przez niego osoby. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ ten krok trzeci. Spraw, by ci osoba zaufała lub komuś prowadzi do kroku czwartego. Pokaż mu rozwiązanie na jego problem. A w związku z tym, zobaczcie, jest pierwsza zasada, problem, problem tego człowieka i potem doprowadzamy do czwartej, czyli sprzedaży, bo pokazujemy mu rozwiązanie na problem. Jakie to ma odniesienie i osadzenie w tym, co teraz tu widzicie? No, przede wszystkim, jeśli mówimy o tym, że człowiek jeden jest zmotywowany, tak, to on musi dojść do kroku numer trzy, czyli do pojazdu. Ale oczywiście, zanim to się stanie, to jeszcze jest, coś się wydarzy po drodze, za chwilę o tym powiem. Ale więc, czym jest pojazd? Pojazd jest rozwiązaniem. W naszym przypadku, rozwiązaniem jest branża marketingu sieciowego, czyli branża soft marketingu, firma Duolife i jej produkty. To jest rozwiązanie. I to musi być bardzo mocno ze sobą skorelowane, czyli powiązane. Czyli ja wyraźnie muszę wskazać jedynce, czyli osobie zmotywowanej, trójkę, czyli jego rozwiązanie. Zanim oczywiście pokażę mu, jak to działa, to przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy skoncentrowali się na pewnej zasadzie, o której mówi Simon Sanek, że mamy po co, czyli dlaczego co, to jest centrum nasze, co i potem jak. Czyli co, po co ja z Tobą rozmawiam, co ja chcę, potem pokazuję Ci rozwiązanie. Zobacz, to jest soft marketing. Dzięki temu będziesz mógł stosować dźwignię czasu i tak dalej. Za chwilę o tym powiem, jakie kolejne są materiały. Dzięki temu, że się, będziesz miał solidnego partnera, zarobisz pieniądze i tak dalej. Wtedy on sam mówi: dobra, okej, okay, a jak to działa? No to wtedy możemy iść dalej. Ale nie ma sensu, jak to działa, jeśli ja nie wiem, co działa. A więc zobaczcie, jak ten schemat który ma można powiedzieć, 100 lat, jest ciągle aktualny. A więc jeszcze raz. Mamy osobę zmotywowaną, skoro mamy zmotywowaną, bo czujemy, że ona czegoś od życia chce, no to w tym momencie pamiętajmy, mamy w głowie cztery zasady sprzedaży, czyli spraw, by ci osoba polubiła, spraw, by ci osoba zaufała i pokaż jej rozwiązanie na jej problem. I teraz kiedy pokazujemy ludziom rozwiązanie na ich problem, może nastąpić coś takiego na zasadzie, ja się do tego nie nadaję, albo to być może jest dla mnie za trudne. Tak? To jest po prostu jakby no, no brak, brak wiary w siebie. No nie jakby, tylko brak wiary w siebie. A więc na to również mamy pewnego rodzaju narzędzia. W momencie, kiedy mam do czynienia z człowiekiem, który jest zmotywowany, ale on nie potrafi ruś, ruszyć z miejsca, bo jest sparaliżowany swoim strachem, wtedy używam narzędzia. Na przykład Nik Wójcic bez rąk, bez nóg. Zarąbisty film pokazujący, ja zawsze mówię, mówię, zobacz, ten człowiek może powiedzieć, że ma jakieś, można powiedzieć, ograniczenia. Tak? Nie ma rąk ani nóg, a i tak jest jednym z najbardziej popularnych ludzi na świecie. Tak? A więc proszę, wybij to sobie z głowy. Ale masz rację. Być może masz prawo sądzić o sobie że jesteś osobą niegodną sukcesu, bo nic w życiu ciekawego się u ciebie nie wydarzyło, nie przytrafiło. Ale czy znasz takie powiedzenie? Nie trening czyni mistrza, a mistrzowski trening czyni mistrza, to nieważne, jak długo coś w życiu robiłeś, tylko kto ciebie uczył. Powiedz mi, czy ktoś kiedyś pokazał Cię i uczył cię, jak osiągać sukces? Oczywiście, jeśli on, jeśli usłyszysz najczęściej mówię, no nie, mówię, jeśli pokazałbym Ci taką osobę, która jest w stanie doprowadzić do sukcesu. Pokazałbym Ci system, który jest w stanie doprowadzić Cię do sukcesu, czy jesteś gotowy podjąć się tego, spróbować. I zobaczcie, i wtedy otwiera się nadzieja. Otwiera się takie, takie światełko w tunelu, się zapala u tej osoby, i ona myśli sobie, no, no co mam do stracenia, no, a może faktycznie ten facet ma rację, albo ta kobieta ma rację, i jestem w stanie otworzyć. Zobaczcie, i wtedy dostajemy mu dostęp. Więc zobaczcie, jak, jak czyli tak. Mamy osobę zmotywowaną, a motywacja jest, a więc co jest potrzebne? No, potrzebne jest sprawdzić, czy ten człowiek ma wiarę i przekonanie na własny temat. Bo jeśli człowiek nie ma wiary i przekonania na własny temat, no to wybaczcie, ale z nim prawdopodobnie yy, yy, nic się prawdopodobnie... Nie wydarzy, tak? A w związku z tym tutaj musimy mieć pewność, że on ma przekonanie na y, własny temat. Ale wtedy, kiedy już on mówi: Dobra, ok, no jestem gotów spróbować, no to w tym momencie proponujemy mu pojazd. No właśnie. Ten, to, bo tu już następuje rozwiązanie jego problemu. Mówimy: Zobacz, soft marketing, duo life. Jego produkty to jest naprawdę genialne rozwiązanie. I teraz jest pytanie, co musi się stać, aby zapaliła się ta lampa, y, latarnia numer 3? On musi uwierzyć. Co to znaczy uwierzyć? Ja zawsze mówię, bo ktoś mówi: Ja nie wierzę. A ja mówię: To nie jest kwestia wiary, a wiedzy. Pozwól, że przedstawię Ci fakty. Y, oczywiście, y, nie będę Was teraz uczył rozmowy, ale bardzo często, w przypadku, kiedy mamy do czynienia z Takim typowym sceptyzmem, bo, bo sceptyzm jest czymś normalnym. Polacy w ogóle słynni, jeśli chodzi o sceptyzm. To ja zawsze rozwiązuję to w jeden sposób. Mówię, powiedz mi, bo ja na swojej drodze spotykam dwie grupy ludzi. Jedni są sceptykami, czyli mówią: Nie wierzę, ale dam się przekonać, a drudzy są ignorantami. Mówi: Nie wierzę, ale nie dam się również przekonać. Do której grupy należysz? I słuchajcie, do no, sił rzeczy ludzie bardzo często mm, ignoranta traktują jako Kogoś takiego naprawdę trochę głupiego, człowieka, no bo no ignorancja jest głupia, więc oni nie chcą być uznani za głupi, więc mówią, że, jest, że są sceptykami. A ja mówię wtedy, świetnie, to pozwól, że przedstawię ci dowody. I podczas moich konsultacji z ludźmi, z którymi przeprowadziłem tych w ciągu tygodnia 25 rozmów, okazało się, że prawie nikt z tych osób nie umiał dokładnie uzasadnić, dlaczego wybrał ten pojazd. I tutaj znowu skłania się Mateusz Grzesiak, który powiedział, że każda rzecz ma, jakby można powiedzieć, trzy opisy. Trzy opisy. To jest, pierwszy z opisów jest to cecha, cecha produktu, tak? Drugi z opisów jest to wygląd produktu, i trzeci z opisów jest to korzyść wynikająca z tego produktu. A więc tak samo, gdybyśmy powiedzieli o naszej branży, to możesz, moglibyśmy mówić o korzyściach. A więc możesz być wolny finansowo, możesz pracować gdzie chcesz, kiedy chcesz, z kim chcesz. Nie masz tutaj sufitów, nie masz, możesz więcej zarabiać niż osoba, która tutaj Cię zaprosiła, etc. etc. A to są korzyści. Ale gdybym ją powiedzieć, jaka jest cecha naszego biznesu, no to już okazuje się, że z tą cechą, to już troszeczkę jest gorzej. No z wyglądem, no to też bardzo często mówią ludzie piramida, więc to jest no, piramida no ja mówię, no, wygląd akurat nie jest problemem, i tutaj też oczywiście odnoszę się do materiału, który już został stworzony i wgrany do biblioteki filmów, związany właśnie z nazewnictwem naszego biznesu jako piramida, co oczywiście okazuje się, że to jest kwestia tylko wyglądu, który akurat nie jest problemem, ponieważ każda najlepiej rozwinięta organizacja na świecie ma wygląd piramidy, tak? Natomiast to nie problem jest z, z wyglądem, tylko z innymi rzeczami, które tam są wytłumaczone, więc osoba, która obejrzała ten materiał już nie, od tego momentu nie ma żadnej wątpliwości dotyczącej właśnie problemu piramidy. A więc teraz, gdybyśmy chcieli porzucić kwestię już teraz korzyści, a skupić się na cechach, to jaka jest cecha naszej branży? Przede wszystkim najpierw skupmy się na branży. I tutaj kłania się materiał, który też również jest do Waszej dyspozycji: skąd tak naprawdę biorą się pieniądze? Słuchajcie, okazuje się, że ludzie marzą o zarabianiu pieniędzy, ale za cholerę, za przeproszeniem, nie rozumieją skąd one się biorą. A więc, jeśli ja nie wiem, skąd biorą się pieniądze, to przypadek sprawia, że je zarabiam, bo ja nie wiem. No, oczywiście, większość ludzi twierdzi, że pieniądze biorą się z pracy. I teraz znowu, nie będę wchodził teraz w wytłumaczenie Wam, natomiast proponuję obejrzeć Wam materiał, skąd biorą się pieniądze i dlaczego dźwignia czasu jest drogą do wolności finansowej. Ale gdybym miał powiedzieć, gdzie leży problem ludzi, to najczęściej problem, czyli załóżmy tutaj ta motywacja, jest uwaga, jeden główny problem to jest nie mam pieniędzy. Ale bardzo często drugi problem człowieka jest nie mam czasu. A więc co ja muszę zrobić? Ja muszę pokazać człowiekowi rozwiązanie. Rozwiązanie polegające na tym, że on będzie miał zarówno pieniądze, jak i czas. I teraz ja mogę mu to obiecać, ale on nie musi mi wierzyć. A więc kiedy mówię o korzyściach, mówię o pewnej obietnicy. Ale kiedy mówię o cechach, kiedy mówię o cechach, to zaczynam. To jest tak, jak często. Pewnie pamiętacie, nie wiem, to może w szkole podstawowej, albo w szkole średniej, ale nie już w podstawowej było, była rozprawka. Pamiętacie, jak się tworzyło rozprawka? Rozprawka to była teza, potem były argumenty, a potem rozwinięcie. A w związku z tym, możemy postawić tezę, jak będziesz robił soft marketing, będziesz wolny, możemy potem postawić argumenty, ponieważ tutaj masz dźwignię czasu, tak? a w związku z tym, to dzięki dźwigni czasu może zarabiać. Dużo pieniędzy i mieć czas, no i trzeba byłoby zrobić rozwinięcie. Co to znaczy dźwignia czasu? No i dlatego też został stworzony materiał, który dokładnie tłumaczy przede wszystkim, skąd biorą się pieniądze, tak? Czyli pieniądze nie biorą się z pracy, nie, 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 tylko z rozwiązywania ludzkich problemów, a więc trzeba stać się ekspertem od rozwiązywania problemów lub podnoszenia standardu życia, dlatego że pieniądze biorą się zawsze od innych ludzi. No i tutaj jest bardzo prosta zasada. Ilość pieniędzy, którą posiadasz, jest miarą wartości, jaką wnosisz do świata. Więc teraz można sobie by zanotować, że rzeczą, którą trzeba zrozumieć, to są trzy prawa, trzy złote zasady bogactwa. Trzy złote zasady bogactwa, czyli pierwsza zasada: naucz się rozwiązywać ludzkie problemy i podnosić ich standard życia, tak? lub podnosić standard życia. Druga zasada bogactwa, jeśli już to potrafisz, to uruchom to spraw. Aby w jak najkrótszym czasie jak największa liczba ludzi dowiedziała się o tym, czym się zajmujesz. I to jest marketing. A więc druga zada bogactwa nazywa się marketing. No i trzecia zada bogactwa, y, naucz innych tego, co robisz, w zamian za procent ich produktywności. I to jest zasada dźwigni czasu, opisana przez Paula Goethego jako wolę 1% wysiłku 100 ludzi, nie 100% pracy własnej, i bardzo dobrze opisana również. Wy właśnie w tym filmie zobacz, skąd biorą się pieniądze, dlaczego dźwignia czasu jest drogą do wolności finansowej, gdzie w tym filmie wykazuje przede wszystkim to, co pokazał Robert Kiosaki: że świat składa się jakby z dwóch grup ludzi: ludzi po lewej stronie kwadrantu przypół pieniędzy, jest ich 95%, ale mają tylko w rękach 20% pieniędzy świata. I prawa strona kwadrantu przepływu pieniędzy, gdzie tych ludzi jest tylko 5%, ale posiadają aż 80% pieniędzy świata. To, co ich różni, to lewa strona zamienia czas na pieniądze czyli to są, to są ludzie na etacie i samozatrudnieni, a po prawej stronie są ludzie, którzy korzystają z narzędzi z dźwigni czasu i dźwigni finansowej. I teraz moim zadaniem jest rozmówcy, czyli z tej osoby, z punktu pierwszego, który ma problem, bo nie ma pieniędzy, wykazać, że jego problem braku pieniędzy to jest brak umiejętności ich zarabiania. Czyli chodzi o to, że on nie rozumie, skąd się biorą pieniądze, więc w związku z tym pokazujemy mu, co trzeba zrobić, aby te pieniądze zarobić, tak? co zrobić, żeby ich mieć więcej, czyli jak, żeby nauczyć się marketingu i co zrobić, aby zarabianie pieniędzy oderwać od swojej linii czasu, czyli nawet zarabiać wtedy, kiedy się nie pracuje. I wtedy właśnie trzeba wskazać właśnie te mechanizmy. Mechanizm dźwigni finansowej, ale to kiedyś, w momencie, kiedy będziemy mieli pieniądze, będziemy mogli je inwestować, lub mechanizm dźwigni czasu, czyli mechanizm ten, który stosują najbogatsi ludzie na świecie. W momencie, kiedy to zrobimy, to ta osoba zaczyna rozumieć, że powinna trafić na prawą stronę kwadrantu przepływu pieniędzy, by zacząć stosować te narzędzia. I wtedy powstaje pytanie to jak ja mam te narzędzie zastosować? No i wtedy jest odpowiedź. No zacznij robić marketing. No i wtedy on pyta, no dobrze, ale co ma marketing wspólnego z dźwignią czasu? Wtedy sięgamy po materiał, historia powstania marketingu sieciowego, też oczywiście wgrany jest w BHS-ie, tak? i w tym, w tym materiale dowiadujemy się, że jakby takim pierwowzorem powstania marketingu był Handlowiec, albo dokładniej firma, która zatrudniła handlowca, który miał świetne rezultaty w sprzedaży. Mając świetne rezultaty w sprzedaży, niestety był demotywujący dla innych jego kumpli, którzy nie mieli tych wyników. No i wtedy firma poprosiła go, żeby on nauczył ich swojego fachu. Kiedy on nauczył ich swojego fachu, Otrzymał za to wynagrodzenie wynikające z procentu ich wykonanej pracy. I w każdy uzna, że to jest uczciwe, no przecież on wykonał pracę. Każdy uzna, że należy mu się w takim razie wynagrodzenie za wykonanie pracy. I zauważcie, że dokładnie tak funkcjonują franczyzy. Franczyzy dzisiaj mamy dwa rodzaje Franczyz, Franczyzy, gdzie płacimy za know-how, jednorazową cenę i dostajemy know-how i możemy teraz działać zgodnie z jakimś schematem, lub płacimy pewien procent wynikający z obrotu za to, że działamy zgodnie z jakimś schematem. A więc kwestie wszelkich, nie wiem, piramid, wykorzystania ludzi, inne rzeczy, od razu rozwalamy w pył, bo rozumiemy proces, rozumiemy Procedury, rozumiemy. I teraz, oczywiście, moglibyśmy zadać sobie jeszcze proste pytanie, tak? Czyli co, my mamy handlować? Mówię, nie, nie, zmieniło się to bardzo. Mamy teraz system prokonsumencki, bądź jedynym najlepszym swoim klientem. Budujemy właśnie sieć w oparciu o przekazywaniu wiedzy i umiejętności każdej kolejnej osobie, a więc jakby zaczynamy rozumieć funkcjonowanie, zaczynamy rozumieć skąd biorą się pieniądze, zaczynamy rozumieć, dlaczego tych pieniędzy będziemy mieli dużo, jeśli zastosujemy prawidłowo model oparty właśnie o duplikację. Zobaczcie, kiedy zaczynamy te rzeczy wszystkie rozumieć, zaświeciła się nam latarnia numer 3, czyli pojazd, a w związku z tym zaczyna zadawać sobie proste pytanie. Mówi, OK, no dobrze, no fajnie to wszystko wygląda, tak? No ale czy to działa? Tak? Bo mój wujek był we Młeju, bo to jest podobne, tak, i tam dla niego to nie zadziałało, tak? I mówię, ok, słuchaj, no oczywiście, że to działa. Ja mówię, czy istnieje ta branża na świecie? No tak, robi 200 miliardów dolarów obrotu? No tak. Czy są ludzie zarabiający to pieniądze? No tak, no to trzeba do nich pójść. I dlatego ta idea czwartej drogi. Czwartej latarni to jest idea wiedzy fachowej. Wiedza fachowa, czyli mistrz kierownicy, czyli jeśli wybieramy jakąś branżę, to idziemy do człowieka, który robi po mistrzowsku tą branżę, ponieważ on wie. No, nie byłby tam, gdzie jest, gdyby nie wiedział. A w związku z tym idziemy i szukamy właściwej wiedzy. Biznes system jest takim właśnie miejscem mistrzowskiej wiedzy. tak? A w związku z tym zbieramy tę wiedzę, by dowiedzieć się, jak to robić. Okazuje się, że dobrze byłoby no, porozmawiać z takim żywym człowiekiem, dowiedzieć się, jak to robić, ale też jeszcze... Później, dopiero jak się okazało, to już nie chodzi o to, co wiemy, ale również, żeby stać się takim człowiekiem. Okazuje się, że jednak jest coś głębiej niż sama chęć poznawcza i kwestia wiedzy. Są pewne rzeczy dosłownie psychologiczne i te rzeczy są dzisiaj dokładnie nazwane. To są właśnie tak zwane poziomy wartości czyli co tak naprawdę jest dla mnie istotne, w jaki sposób patrzę na świat, w jaki sposób analizuję świat, w jaki sposób się komunikuję z ludźmi, w jaki sposób czy w ogóle, nie wiem, mam coś takiego jak wiarę, zaufanie, tożsamość, misję, wizję, duchowość. To są takie parametry, które mogą spowodować, że jestem rozstrojony. Kiedy jestem rozstrojony, muszę się synchronizować. Synchronizować najlepiej właśnie z człowiekiem, który jest reprezentantem tej branży, który robi coś po mistrzowsku. I słuchajcie, i to nie jest nic dziwnego. Tak naprawdę od wieków wszelkie zawody były przekazywane na zasadzie czeladniczej, to znaczy przychodził uczeń do mistrza i wychodził mistrz no bo przecież żaden mistrz nie żył wiecznie, każdy żył określoną ilość czasu, a w związku z tym skoro zawody przetrwały, to znaczy, że musiał mieć ten mistrz swoich następców. I tak może być od klasztoru Shaolin po wszystkie inne zawody świata typu kowal, kołodziej i tak dalej, bednarz i tak dalej. A więc następuje synchronizacja. W momencie, kiedy już mamy tego mentora, no, zaczynamy się mierzyć z zadaniami. A więc myślimy sobie, no dobra, no patrzę na tego mentora, patrzę na tą wiedzę, którą, którą trzeba zgromadzić, mówię, no wygląda to troszeczkę dużo jak słoń i wiemy, co trzeba zrobić, żeby zjeść słoń, no, pociąć go na kawałki. No i teraz byłoby trzeba zacząć go konsumować. A w związku z tym ustawiam się znowu w dziale rozwój osobisty, mamy listę książek. I ta lista książek pokazuje krok po kroku, jaką książkę powinniśmy, powinniśmy przeczytać na początku, aby zdobyć pewną wiedzę, którą potrzebujemy jako przyszły fachowiec w tej branży. Dlaczego przyszły fachowiec? Ponieważ nasze zarabianie pieniędzy musi wynikać z realnego rozwiązania czyjegoś problemu. Dlatego też moim takim postanowieniem było stanie się specjalistą od raka kieszeni. Pomyślałem sobie, że skoro muszę być w czymś dobrym, muszę być w czymś dobrym, bo chcę zarabiać dużo pieniędzy, więc to nie może być wydłużka, więc to nie może być spekulacja, więc ja muszę nosić realną wartość do świata. Więc pomyślałem sobie, czego ludzie, na co ludzie dzisiaj najczęściej narzekają, na co, jaki mają za przeproszeniem ból głowy. I okazuje się, że najczęściej ludzie narzekają na brak pieniędzy. No, pomyślałem sobie, okej, okay, fajnie, super, a więc będę specjalistą od raka kieszeni czy tam raka portfela. Tak będę pokazywał ludziom, Ludziom, dlaczego tych pieniędzy nie mają, będę im to udowadniał, że są działające sposoby na to, żeby te pieniądze mieć, i będę ich uczył, aby zaczęli zarabiać pieniądze. I oczywiście, jakby ten mój szczątkowy sukces, czy, bo to, co już osiągnąłem w tej chwili, to już jest jakiś sukces, ale jestem przekonany, że to jest dopiero rozpęd wynika z tego, że to po prostu działa. A w związku z tym, co ja robię? No, realizując dokładne założenia pojazdu, który wybrałem. Po pierwsze, stałem się osobą, która pokazuje ludziom, jak to działa. Następnie marketing uprawiam, czyli docieram do ludzi mówiąc ahoj, słuchaj, pozwól, że Ci pomogę w Twoim problemie i uczę ich, by oni stali się również nauczycielami, bo w ten sposób tworzę dźwignię czasu. Więc zobaczcie, jakie to jest proste, tylko to trzeba po prostu rozumieć. A więc w momencie, kiedy, kiedy zaczynałem 12 lat temu, totalnie nie znałem tego planu. Dwa lata później poznałem osobę, która była mistrzem. Dokładnie miałem takich trzech mistrzów. To był Randy Schroeder, Maria Kareon i e, Brick Hart. Mistrzowie, którzy zarobili miliony w tym biznesie. A więc pomyślałem sobie, skoro oni wiedzą, to znaczy, że ten biznes da się zrobić, więc trzeba się nauczyć. Maria Kareon dała trochę miękkości, Randy Shredder dał twardości, a Brickhart dał y, y, ścieżkę marzeń i też y, elementy systemu. Tak czy inaczej, ci wszyscy ludzie byli moimi mentorami. Tak? Plus do tego jeszcze był Stivikowej, Covey, Cialdini, y, Goleman i to są ludzie, którzy dali mi taką jedną cegiełkę do tej budowli sukcesu. A więc stawałem się, Coraz lepszą, sprawniejszą osobą. Oczywiście to nie jest tak, że byłem teoretykiem, więc co ja robiłem? Praktykowałem, czyli działałem. I za każdym razem, kiedy docierałem do jakiejś osoby, kiedy starałem się przekonać do tego, żeby poszła moją drogą, bo do, to, na tym to polega, no to umówmy się, że nie zawsze mi wychodziło. Więc co ja robiłem? System kolbiego, który oczywiście też jest opisany w naszym BHS-ie, system uczenia się, y, mówi o tym, że robię. Analizuję to, co zrobiłem, wracam do źródeł wiedzy, do mojego mentora, Mówi, men, mówię tutaj, mój mentorze, mój mistrzu, master, mówię: Słuchaj, no, robię jak mówisz, a nie wychodzi. A mówię: No, a jak ty to robisz? No tak i tak, no, no widzisz, no, no, niby dobrze, ale zobacz, to i to mógłbyś poprawić. No i poprawiłem, poprawiłem i zadziałało. Zadziałało nie raz, zadziałało wiele razy. A w związku z tym, trwałem w tym procesie uczenia i działania tak długo, aż przestało mi się wydawać, aż przestało mi się zdarzać, a zacząłem tworzyć wynik na zasadzie, zasadzie jest pewne taka, takie określenie, tak zwanej konwersji. Konwersja polega na tym, że wiedziałem, że muszę spotkać się z tymi ojstwami, ludźmi, aby był wynik pozytywny, tak? A więc zacząłem widzieć wyraźnie. Liczby, które mówię, że jeśli teraz zacznę uczyć ludzi tego samego, co ja robię, no to zadziała matematyka. Matematyka, czyli system wzrostu geometryczny. Geometria, słuchajcie, jest, potęgowanie jest jednym z najsilniejszych działań matematycznych. Zresztą ja często mówię, dlaczego ja nie jestem handlowcem, ponieważ handlowiec dodaje. Tak? Gdybym dzisiaj wytwarzał handlowców, to bym mnożył. Ale ja dzisiaj wytwarzam trenerów, czyli wytrenuj trenera. Czyli jednym słowem, jeżeli nauczysz kogoś w swojej organizacji stać się trenerem, to automatycznie potęgujesz, ponieważ ten trener zacznie trenować innych ludzi. I tutaj właśnie zaczyna się pojawiać synergia, czyli to, o czym pisał y, Napoleon Hill 500, y, 100 lat temu, co robiło 500 najbogatszych ludzi świata, to przede wszystkim oni korzystali ze współpracy. Synergia nie polega na wykorzystaniu, a na współpracy. Czyli jednym słowem, jeśli jakikolwiek pracownik pracuje u swego pracodawcy, to tam następuje pewna synergiczna wymiana. To znaczy, pracodawca płaci mu pieniądze za swój problem, ponieważ potrzebuje kogoś na to, na to miejsce pracy, a pracownik Korzystając z miejsca pracy, zarabia pieniądze i jest wdzięczny pracodawcy za to, że ten pracodawca stworzył miejsce pracy. Słuchajcie, to tak jest, bo inaczej zawsze mógłby pracownik się zwolnić, albo pracodawca mógłby go zwolnić. Jeśli ten system trwa, to znaczy, że każdemu jest w miarę dobrze. I generalnie synergia polega właśnie na tym, że wykorzystujemy pewien potencjał. I teraz na czym polega synergia w naszym biznesie? Synergia w naszym biznesie polega na tym, że nowy człowiek, Dysponuje pewnym potencjałem czasu i znajomości. A ja dysponuję know-how. I następuje wymiana parterowa. Mówię ja Cię nauczę, jak możesz wykorzystać potencjał znajomości, które masz, i razem na tym zarobimy. To jest proste. Razem na tym zarobimy. A więc zobaczcie, jaka to jest fajna synergia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby, żeby mówić o synergii, musicie być gotowi, aby coś dać. A więc zarabianie pieniędzy musi zawsze, w zarabianiu pieniędzy musi zawsze towarzyszyć wymiana energii, tak? Wymiana energii w czegoś wartościowego. Czyli pieniądze, które do was spływają, są zawsze wynikiem czegoś, co wydajecie. Jeśli nic nie potraficie dać, to żadne pieniądze do was nie spłyną. A jeżeli nawet spłyną, to tylko tymczasowo, ponieważ ten strumień się zatrzyma, bo nie ma uzasadnienia. Nie ma uzasadnienia. Dlatego też, y, czym więcej będziecie dawać wartości, tym więcej pieniędzy będziecie zarabiać. I teraz, jeśli ktoś z Was mówi, że wydaje Wam się, że dajecie, to może Wam się tylko wydaje, że dajecie, a ludzie wydaje im się, że im, że, że wam płacą. Zresztą to jest takie fajne powiedzenie, że gdy udajesz, że pracujesz, to system udaje, że płaci. Y, I tak jest właśnie w przypadku y, na przykład Duolife. Musicie realnie dać. I teraz oczywiście musimy nauczyć się pracy zespołowej, nauczyć się wspierania ludzi w tych procesach, ponieważ ludzie potrzebują wsparcia. Tak jak wy kiedyś potrzebowaliście mentora, tak ludzie potrzebują mentora, więc jesteście tym mentorem. Oczywiście w tym wszystkim jest niezbędne pozytywne nastawienie, ze względu na to, że generalnie. No, świat jest jaki jest, tak? Oglądamy tą różne telewizje, gazety i tak dalej. I ja zawsze ja zawsze zastanawiam się, tylko mówię, jak to jest, że skoro świat jest jaki jest, zawsze byli biedni i bogaci. No zobaczcie, no. No jakbyśmy nie patrzyli w przeszłość, czy 100 lat temu, czy 500 lat temu, czy 1000 lat temu, czy 2000 lat temu, i tak dalej, tak, to zawsze był podział na biednych i bogatych. Biednym zawsze wiał. Piasek w oczy, szczególnie tym na pustyni, tak? A bogaci byli bogaci. A w związku z tym, tu chodzi przede wszystkim o stan umysłu. No właśnie, propos stanu umysłu, to przede wszystkim mieć umysł pod kontrolą. To jest normalne, że strach jest czymś, czym się karmimy, ponieważ to strach spowodował, że przetrwaliśmy. To strach powoduje, że uciekamy od niebezpieczeństwa, bo strach to jest jego rola. Natomiast też, jeśli mówimy o mądrości, to tutaj może być pułapka. Mądrość, Budzi wątpliwość. Okazuje się, że ludzie mądrzy często wątpią, ponieważ dostrzegają wiele niebezpieczeństw, które wcale nie muszą się wydarzyć, ale mogą się zdarzyć. No i ostatecznie sens. Większy sens tego, po co? Bo ktoś mówi: Chciałbym zarabiać dużo pieniędzy. Ja mówię: Ale po co? Wyobraź sobie, że miałby, dostałbyś 5 milionów dolarów, tak, ale warunek nie może się wydać. Czy byłbyś szczęśliwy? Mówi, no nie, no ale przecież chodzi, chodziło Tobie o pieniądze. Masz je. To dlaczego jesteś szczęśliwy? No bo, no bo nic nie mogę za to kupić. A, czyli Tobie nie chodzi o pieniądze, tylko o to, co możesz za nie kupić. Generalnie tak naprawdę, gdy mówimy o szczęściu, to myślimy o pewnych stanach. W stanie, 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 stan, stanie emocjonalnym, w którym czujemy szczęście, i były kiedyś takie pytania dotyczące definicji szczęścia. I tutaj, akurat tak jak wspomniałem wcześniej, to też w tej grze o sukces zobaczycie, że szczęście jest to spełnienie w czterech obszarach życia: obszar ciała, obszar serca, obszar. Umysłu i obszar ducha. I dopiero spełnienie w tych czterech obszarach daje nam poczucie szczęścia, ale z drugiej strony jeszcze jest druga definicja, która mówi, że szczęście to jest wtedy, kiedy jest progres w tym, na czym nam zależy. A więc nie powinno nam zależeć na pieniądzach, ponieważ będziemy czuli szczęście, gdybyśmy cały czas więcej ich zarabiali. A więc skoro będziemy musieli ich więcej zarabiać, to każdy moment, w którym zarobimy ich mniej, powoduje depresję. No, nie może to być szczęście polegające na urodzie, ponieważ uroda przemija. Więc nie może to być szczęście polegające na popularności, ponieważ dochodzi do pewnego momentu, kiedy jest tak zwana no, szczyt popularności, a potem ktoś nas zastępuje i wtedy jesteśmy nieszczęśliwi, co widać zresztą na, na temat wielu piosenkarzy, aktorów, którzy no, definiowali swoje szczęście poprzez popularność, która niestety przemijała. I dlatego też, kiedy sięgnąłem jakby do głębi, sensu i popatrzyłem sobie na piramidę potrzeb Maslowa, bardzo ważne, ponieważ każdy z nas żyje potrzebami, potrzebami od tych najniższych polegających na tym, żeby zaspokoić potrzeby seksualne, nakarmić się, żeby było mi ciepło. Potem zaczynamy wchodzić na coraz wyższe półki, a więc jest potrzeba bezpieczeństwa, żeby było mi ciepło jutro, a nie tylko dzisiaj, żeby miał pełny rządek jutro, a niego. Tylko... Ale kiedy już to mamy, wchodzimy w poczucie e, potrzeby bycia w częścią społeczności, wchodzimy w potrzeby e, Poznawcze, estetyczne, spełnienia się, ale na koniec dnia okazuje się, że jak już osiągniemy ten szczyt szczytów, to dalej czegoś potrzebujemy, i wtedy właśnie następuje potrzeba transtendencji, czyli potrzeba samorealizacji, potrzeba pomocy w realizacji innym osobom. I co jest ciekawe, jeśli byśmy zaczęli wyrażać tą realizację innych osób w liczbach, czyli czym więcej osób pomogę tym bardziej będę szczęśliwy, to gwarantuję Wam, że ta liczba będzie stale rosła do końca życia, ponieważ nie jesteście w stanie pomóc wszystkim za życia. I to jest ciekawe, tylko oczywiście wiadomo, że na tym etapie, na którym dzisiaj się do duo i kiedy oglądacie na przykład ten materiał, to myślicie sobie, co ten gotowicki pingoli. Tak, Ja tutaj po prostu chcę zarobić pieniądze, żeby zapłacić ratę za czynsz albo nie wiem, spłacić jakiś dług i tak dalej. Zobaczysz, spłacisz, i poczujesz pustkę, tak? I to jest tak, że dlatego też najedzony nie zrozumie głodnego, są różne takie typu powiedzenia, dlatego też jesteśmy na różnych poziomach potrzeb. I dlatego zobaczcie na początku jest potrzeba. Potrzeba bo to jest motor napędowy i ta potrzeba może być różna. Ludzie, którzy tutaj przychodzą, mogą być na przykład e, głodni przebywania z innymi ludźmi. Bo to może być ich potrzeba, ale ktoś, kto jest tutaj dla pieniędzy, nie rozumie tego człowieka. Mówi ty, co ty pingolisz, tak? Jakie tutaj ty, nie wiem, społeczność i tak dalej, tu kazę się robi, tak? Dlatego, że dla niego to jest ważne. A ktoś inny mówi, wiesz, no, ja chciałbym się zacząć realizować i sposób na innym, bo on ma pieniądze, on ma pieniądze, ma społeczność, ale czuje, że ma jakąś taką pustkę w życiu, wchodzi na inny poziom. I znowu ktoś, kto tego nie rozumie, nie jest w stanie takiej osoby zrekrutować, pomimo że nasz system jest w stanie dostarczyć mu również i tego dobra, bo nasz pojazd odpowiednio uzasadniając, pokazujemy wszystkie możliwości. Ja specjalnie sprowadziłem to do jednego elementu kasy, ponieważ ona znajduje się, ta kasa potrzeba pieniędzy, czyli potrzeba przeżycia i bezpieczeństwa, znajduje się najniżej w potrzebie maslowa. A że potrzeba maslowa to jest jak piramida, ze względu na to, że na dole, na podstawie tej piramidy jest najwięcej ludzi, to najwięcej osób właśnie poszukuje pieniędzy. Poszukuje pieniędzy po co? No, właśnie nie po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby zacząć w końcu się realizować, żeby poczuć się dowartościowanym, żeby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko teraz, jeśli nagle zarobi pieniądze, a jedyny powód, dla którego tu jest, to są pieniądze, to odejdzie. I dlatego też trzeba cały czas pokazywać ludziom, że nasz pojazd jest po prostu doskonały. Bo tak naprawdę nasz pojazd jest w stanie zrealizować wszystkie potrzeby maslowa. Ważne tylko, żeby zrozumieć, czego potrzebuje ten człowiek, który zaczyna, by mu potem pokazać, że nasz pojazd jest naprawdę doskonały i nauczyć go poruszać się tym pojazdem. I zobaczcie, dlatego ten schemat jest po prostu przegenialny. Przegenialny, natomiast potraktujmy to jako punkt po punkcie, punkt po punkcie, i oglądając materiały, zaczynamy rozumieć i uczymy się komunikacji z innymi ludźmi. By czuć ich potrzebę, by sprawdzić, jaki jest ich poziom wiary w siebie, by poklepać ich po ramieniu, wzmocnić, ale często nie dobrym słowem, ale dobrym materiałem, materiałem, który pokaże im, że jednak jest nadzieja, że nie ma ludzi niegodnych sukcesu, tylko często ludzie są zagubieni, nie wiedzą, co należy robić. By pokazać im pojazd, który spełnia parametry możliwości realizacji ich celu, by pokazać im ludzi, którzy to robią, w sposób mistrzowski, by można się od nich uczyć, by oni weszli w proces nauki, synchronizacji, poznawania, by odważyli się zrobić ten krok samodzielny i rozpocząć działania. Nieważne, jakie one wyjdą, ważne, żeby rozpoczęli działania, by mogli wyciągnąć lekcje z tych działań, by mogli wrócić do mentora i zastosować je ponownie, by zaczęli to powtarzać, by stało się to ich jakby drugą naturą i zaczęli pomagać. Innym, innym ludziom w taki sposób, żeby nastąpiło sprzężenie zwrotne dodatnie i dlatego nasz system jest jednym z najbardziej genialnych systemów na świecie, bo on wynagradza pomaganie ludziom. Czyli gdybym był dzisiaj Billem Gatesem i chciał um, altruistycznie dać 5 miliardów na biednych, to te 5 miliardów odchodzi z mojego majątku, a więc moje ego cierpi. Będąc w networku postanowiłem pomóc dodatkowym 500 osobom. Kiedy pomogę 500 osobom osiągnąć pozycję dyrektora, to plan marketingowy mnie dodatkowo wynagradzi. A więc, zobaczcie, nie daję ryby, a daję wędkę. Uczę ludzi łowić. Tak? Zobaczcie, wszystko się wokół wody kręci. A więc uczę łowić ryby, żeby, żeby, bo jak dam, to ktoś powie: Za mało dałem, rybę zjadłem, znowu jestem głodny. Ale jak nauczę tych ludzi wędkować i jeszcze do tego, Powiem im, a teraz idźcie, uczcie wędkować innych, to ten świat stanie się lepszym. Dlatego pracujemy w oparciu o poziomy wartości Greysa. dlatego staliśmy się turkusową organizacją, czyli ósmym poziomem wartości, który mówi, świat będzie lepszy, jeśli będzie żył w synergii. Mistrz jest w każdym z nas, każdy ma zasoby i umiejętności, by albo być, albo pokazać kogoś. Kto jest osobą godną zaufania, trzeba znaleźć tylko po prostu swój styl pracy. Styl pracy, swój, mieć swoją strategię na odniesienie sukcesu i właśnie te poszczególne punkty pokazują, co należy robić, a ostatecznie zawsze ten mentor, który ma duże doświadczenie, Powie, słuchaj, jasne, zobacz, wiesz to, wiesz to, wiesz to, zrób to, zrób to, zrób to. On mówi, robię to, 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 wiem to i to i to. I mówi, ok, to teraz jeszcze to zmień, to zmień, aż w końcu zadziała. Aż w końcu zadziała, bo samą intencją, słuchajcie, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Tu nie chodzi o to, żeby bardzo bardzo chcecie, to jest tak jakby ktoś powiedział, że przypłynie ocean w Pław. No super, no świetna ambicja, niemożliwa do zrealizowania, tak? Po prostu mm, prawdopodobnie mm, no nie wiem, jak by wyglądała kwestia posiłków i spania w morzu, jeśli miałby to zrobić wpław. Tak? A w związku z tym to jest niemożliwe. Na krótsze dystanse tak. I dlatego też wszędzie są pewnego potrzebne są narzędzia, wsparcia, technologia. i Wtedy absolutnie wszystko jest możliwe. Człowiek może polecieć w kosmos, może latać, mimo że lata maszynami, które są cięższe od powietrza, ale ktoś pomyślał, że to niemożliwe, żeby to było niemożliwe, a w związku z tym sprawił, że stało się to możliwe. I dlatego też, biorąc pod uwagę, ile jest milionerów na świecie, że ponad jest 30, 32 milio milionów milionerów na świecie, to oznacza, że to jest tak olbrzymia liczba ludzi, że oni nie mogą być lepsi od was ani ode mnie. Oni mogą najwyżej robić coś innego. A więc jeśli to jest kwestia tylko robienia czegoś innego, to dlaczego ja nie dowiem się co oni robią, by można było pójść ich śladami? I to jest właśnie słuchajcie odkrycie, które przed wami już jest y, zdemaskowane, to jest właśnie gra o sukces, to jest właśnie tajemnica 500 najbogatszych ludzi świata ubrana w konkretne narzędzia, wsparcie Metodę i pozostaje tylko i wyłącznie wasze zaangażowanie, czego oczywiście wam życzę. Zaangażowanie wprost proporcjonalne do waszej motywacji i oczywiście życzę wam każde, każdemu z was ukończenia tego właśnie dojścia do, do mety, czyli do tej wyspy szczęścia, byście naprawdę wiedli dostatnie, bogate życie. Nie tylko te finansowe, ale również te emocjonalne, żebyście sobie czuli szczęśliwymi ludźmi.